Po tym, co się działo w wywiadach, w trailerach, spodziewaliśmy się, że pomiędzy tobą a Romanem Szymańskim zaiskrzy podczas ważenia. A tu proszę, Mateusz Legierski, zrelaksowany, jeszcze prezent dostał. Czy spodziewałeś się, że to ważenie może się potoczyć w taki sposób, czy nie? Znaczy, no nie spodziewałem się, no ale wyszłem na luzie, całkowicie na luzie. Wiadomo, walka to walka, trzeba nakręcać w wywiadach. Wyszłem na luzie, tak, dostałem pizzę, no i myślę, że damy jutro sportowy pojedynek. Na ważeniu było dużo szacunku, ale jutro o tym zapominamy i idziemy się po prostu napierdalać. Smakowała chociaż ta pizza? Nie próbowałem, ale może jutro spróbuję. A ty czym poczęstujesz Romana Szymańskiego w sobotni wieczór? No może jakimś piwem albo jakąś whisky, zobaczymy, nie? Zobaczymy. Powiedziałeś o tych słowach, no bo tak, powiedziałeś, że chcesz go znokautować w pierwszej rundzie, że jesteś przygotowany na 80%, ale to wystarczy i tak sobie myślę, że te słowa ważą dużo i to samo powiedziałem tutaj Romanowi Szymańskiemu, no ale z drugiej strony trzeba te słowa chyba na barkach dźwignąć i wejść z nimi do klatki. Nie obawiasz się tego, że tak troszeczkę to jest nakładanie presji na samego siebie? Wiesz co, nie, zawsze wychodzę, żeby znokautować swojego rywala, więc nie uważam, że jest to nakładanie presji. No i zobaczymy, jak się mi uda go znokautować jutro, to super. Sparowałeś w WCA i nawet publicznie Artur Ostaszewski napisał, że te sparingi wyglądały bardzo fajnie. I czy ty jesteś zadowolony właśnie z pobytu w warszawskim klubie i w ogóle ze swoich przygotowań? Znaczy, przygotowania trwały moje 5 tygodni, dosyć krótki czas, miałem wcześniej operację, ale dosyć intensywny. W Warszawie byłem jeden raz na sparingach, akurat musiałem do KSW podjechać, ale jak najbardziej jestem zadowolony z tych sparingów, tam porobiłem z Marianem, mega super zawodnik, dał mi tam też jakieś wskazówki odnośnie Romana, więc tak, jestem zadowolony. Roman Szymański powiedział, że, bo wszyscy nazywają głowcą bonusów, tak, on poluje na bonus w sobotni wieczór, ale wcale to nie jest bonus za walkę wieczoru, spodziewa się innego, zastanawiam się, jak skomentujesz jego słowa. Innego to znaczy jakiego? Skończenie, czyli poddanie albo knockout. No zobaczymy. Ja też poluję na bonus. Jak mi coś tam wpadnie, jakiś bonus, też by się chętnie jakiś grosik przydał. No zobaczymy, on poluje, ja poluję, zobaczymy, kto go upoluje. Poprzedni pojedynek i debiut twój w KSW nie był łatwy. Myślę, że to była bardzo cenna lekcja dla ciebie. Francisco Barrio postawił naprawdę takie no, trudne warunki dla ciebie i tak się zastanawiam, czy jest jakaś taka podwójna motywacja w tobie, żeby pokazać tego Mateusza Legierskiego z twoich poprzednich walk w Czechach, które były naprawdę efektowne, co bez dwóch zdań. Czy wiesz co, na Barrio wyszło chyba wszystko najgorzej w przygotowaniach, bo nie trafiłem z niczym. Miałem limit wagowy 73 kg, na walce ważyłem 75, a zawsze jak robię 70, to ważę 77 czy 78. Wziąłem walkę 3 tygodnie wcześniej. Tak wyszło, źle wyszło, nie trafiłem z formą, nie trafiłem przede wszystkim z dniem. No i tyle. Teraz miałem 5 tygodni, przepracowałem, jestem w mega formie, widziałem to po sparingach, no i jutro mam nadzieję, że pokażę to w klatce. A zdajesz sobie sprawę, że no, ten pojedynek może być dla ciebie przepustką do walki mistrzowskiej, no bo biorąc pod uwagę historię twoich pojedynków, biorąc pod uwagę powiedzmy ten wirtualny ranking kategorii lekkiej w KSW, który moglibyśmy stworzyć, to wcale nie można wykluczyć, że Mateusz Legierski w niedalekiej przyszłości zmierzy się ze zwycięzcą walki Marian Ziółkowski, Borys Mańkowski. No ja uważam, że Marian wygra. Nie wiem, czy chciałbym takiej walki z Marianem. Gdzieś tam jest takich kilka klubów w Polsce, z których z zawodnikami nie chciałbym walczyć, bo lubię po prostu gdzieś tam pojechać na sparingi. Tym bardziej, że w WCA Janek trenuje też tam od nas, więc chciałbym po prostu ten klub mieć jako zaprzyjaźniony i móc tam po prostu jeździć na sparingi. No zobaczymy, nie wybiegam w przyszłość. A dlaczego to Marian Ziółkowski zwycięży w styczniu podczas gali KSW 66, bo już podzieliłeś się z nami swoim typowaniem na ten pojedynek, więc od razu dopytuję. Wiesz co, sparowałem z nim i uważam go za mega zajebistego zawodnika. Myślę, że ma więcej argumentów, żeby wygrać ten pojedynek. Przede wszystkim dobry zasięg, dobrą kondycję. No i też z nim sparowałem przede wszystkim. I wiem, że wygra. No. Postawię na niego na pewno. Ja jeszcze o organizację Oktagon chciałbym dopytać. Twój pas, który tam dzierżyłeś, teraz jest w posiadaniu Iwana Buchingera. Czy w przyszłości masz plan, aby wrócić i odzyskać co twoje?
Znaczy to już chyba bardziej pytanie do menadżera, aczkolwiek Iwan Buchinger to jest legenda sportu walki, a ja celuję, nie będę ukrywał, celuję w czołówkę światową i jak najbardziej chciałbym z nim walki, jak najbardziej o pas. Miałeś okazję bywać tam na ważeniach. Czesi są bardzo zafiksowani na MMA w ostatnim czasie. Jak porównujesz to z tym, co dzieje się tutaj? Mieliśmy garstkę kibiców, pewnie też część kibiców z racji tego, że jesteś tutaj z tego regionu, będzie dopingowało cię w arenie Gliwice. No, walczymy na mojej ziemi, można powiedzieć, na Śląsku. W Czechach to wyglądało podobnie. Organizacyjnie Oktagon jest też zajebistą federacją i wszystko mieli dopięte na ostatni guzik. Dziękuję bardzo.